chciałbym rzec, że długośmy na ten dzień czekali. Taka, żeby się razem spotkać i rozpocząć nowy rok szkolny. Rok, który mam nadzieję będzie przebiegał spokojnie, bezpiecznie i który da nam możliwość realizacji tego, co najważniejsze. Nauki, która powinna być przepustką do dalszych sukcesów, waszych sukcesów. Znaczy od ubiegłego, od wielu innych lat ten rok się różni zasadniczo. Musimy się zmierzyć z nowymi wyzwaniami wynikającymi z czasów pandemii, stąd też procedury, które przyjęliśmy w szkole. Jest naprawdę wiele rozwiązań, które całkowicie zmieniają możliwości pobytu w samej szkole i działanie uczniów i nauczycieli oraz pracowników. Stąd też wyjątkowy rok, mam nadzieję, że jedyny i niepowtarzalny i potem już będzie całkiem zupełnie normalnie. Mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało i że ta stacjonarna nauka, którą dzisiaj inaugurujemy, będzie trwała cały czas, tak, do zakończenia roku szkolnego, bez przestojów, bez przejścia na naukę zdalną. Myślę, że jest to marzenie wszystkich, tak naprawdę uczniów, rodziców, nauczycieli i nas jako dyrekcji. Chcemy, żeby w końcu było normalnie. Do tego będziemy dążyli i dlatego wysokie standardy bezpieczeństwa, które będziemy się starali przekazywać, będą jakby tym elementem, który mam nadzieję także zadziała. Cieszę się, że powiat sokólski jest tym powiatem, w którym tych zachorowań nie ma zbyt wiele, w ogóle ich nie ma na ten moment. Stąd też mam nadzieję, że spokojnie, bezpiecznie uda nam się ten rok zakończyć. Czego można życzyć uczniom w nowym roku szkolnym? Uczniom przede wszystkim zdrowia. To jakby życzenie, które zawsze się pojawiało, ale może w kolejnej kolejności, tak? Poza tymi, które dotyczyły nauki, tak? I satysfakcji z realizacji właśnie tej nauki oraz własnych pasji. Z tymi pasjami będzie w tym roku trochę gorzej, trochę trudniej, ale myślę, że wszystko jest dlatego, ażeby realizować to tak naprawdę bez względu na warunki, to co każdy chciałby rzeczywiście zrealizować. Stąd też mam nadzieję, że i pasje też będą rozwijane w trakcie tego roku szkolnego. Tego również młodzieży życzę. No i tego, ażebyśmy, jak powiedziałem już wcześniej, trwali. Trwali w stacjonarnym nauczaniu, no i budowali te relacje w tych trudnych czasach.